Hej, witam Was serdecznie z tej strony Rzymianin22 i zapraszam na kolejny opis czołgu. Tym razem Tier 5, nowa linia czołgów brytyjskich dodana w patchu 9.5 i pojazd Sherman 3, czyli czołg średni. Kolejny czołg średni po czołgu Grant z czwartego tieru. Bardzo ładnie się pojazd prezentuje, wykonany oczywiście w jakości HD. Także zaczniemy sobie od omawiania jego statystyka. 465 punktów wytrzymałości. No, jak zwykle chcielibyśmy więcej, ale no, mamy tyle i z taką ilością musimy sobie tutaj poradzić na polu bitwy. 30 ton masa, 460 moc silnika, 48 maksymalna prędkość, czyli jak najbardziej w porządku jak na czołg średni. Prędkość obrotu jedynie troszeczkę malutka, 37 stopni. No tutaj mogłoby być zdecydowanie lepiej. Mobilność pojazdu 14,9 to jest moc na tonę, czyli jak najbardziej uważam, tak w porządku jest ten parametr. Prędkość obrotu bierze również 37 stopni. I co ciekawe, 370 zasięgu widzenia, czyli powiedziałbym, że zasięg widzenia jest tutaj w tym czołgu bardzo dobry. Zazwyczaj ja uważam, że dobrym parametrem jest 380 na tierze 8. Także 370 na 5 tierze bardzo dobrze, moim zdaniem. 550 zasięg sygnału. No i jeżeli chodzi o pancerz tego czołgu, 50 z przodu na kadłubie i pokazuje już, gdzie można by było strzelać, żeby przebić tutaj słabsze punkty. To jest ten karabin maszynowy i tutaj te dwa elementy z wizjerami tutaj. To nie jest tutaj pancerz pod skosem, jest tutaj pancerz prosty. Także to są takie trzy punkty. No ogólnie, jeżeli w ogóle wylosuje nas gorzej, no to przeciwnik w ogóle nie musi strzelać po tych weak spotach i nas przebije, no bo co to jest 50 mm, jak spotkamy siódmy tier. Bok mięciutki 38 i tył również mięciutki 38. Jeżeli chodzi o wieżę, to jest 63 mm z każdej strony. Jarzmo potrafi coś tutaj odbić, przyjąć za zero. Słaby punkt oczywiście garnek. Może nie jest on jakiś spory, ale jednak wchodzą tam strzały w ten garnek. Także jest to właśnie ewidentnie słaby punkt tej wieży. Jeżeli chodzi o kwestię badania, no to tutaj wszystko mam zbadane. Jeżeli ktoś na przykład lubi frajdy z gry, to może sobie jeździć z takim działem, które Wam teraz podświetliłem. Ja natomiast korzystam z najlepszego działa dostępnego dla tego czołgu, który ma fajną penetrację 128, 115 uszkodzenia średnie. Niestety, gorzej jest z celnością 0,43 i czas celowania 2,3. No to są takie parametry, które nie do końca mi się podobają, jak pewnie wielu z Was. Także w ten sposób się to prezentuje w drzewku badania, a jeżeli chodzi o parametry opuszczania, podnoszenia działa, no to to działo w Shermanie 3 opuścimy 10 stopni w dół, czyli bardzo dobry parametr, zwłaszcza że pojazd jest dosyć wysoki i dzięki tutaj temu możemy wykorzystać i pokazać tylko wieżę. I 25 stopni podniesiemy działo do góry, czyli też bardzo dobry parametr. Tutaj żadnych wad w tej kwestii nie widzę. Jeśli chodzi o obsługę, koszty, pociski 96 kredytów, pociski za złoto 2800 lub 7 złota, odłamkowo burzące 68 kredytów. No tutaj, jeżeli chodzi o te pociski przeciwpancerne, można by było troszeczkę więcej ich wozić ze sobą, tych za złoto. Standardowy zestaw materiałów eksploatacyjnych. Zdarzyło mi się, że pojazd został podpalony, także tutaj
Nie radzę rezygnować z gaśnicy. Wyposażenie, no to jest ulepszony system naprowadzania, mechanizm dosyłający i tutaj w ramach tego, że mamy dobry zasięg widzenia, ja założyłem wentylację klasa druga. Także myślę, że odpowiednie tutaj moduły wyposażenia. Jeśli chodzi o załogę, no ona jest tutaj już bardziej standardowa aniżeli w czołgu Grand, który miał nietypową załogę. Mamy dowódca, szósty zmysł, celowniczy i tutaj wybrałem snajpera, który po jego zbadaniu stuprocentowym zyskamy większą szansę na zranienie jakiegoś załoganta czy uszkodzenie modułu, a przy tym dziale, przypominam, że to jest 76 mm, nawet bez tej umiejętności, bez tego perka dla załoganta, te uszkodzenia dla modułów są dosyć wysokie. Następnie kierowca, mechanik naprawa, radiooperator naprawa i ładowniczy naprawa. W garażu, moi drodzy, to by było na tyle, także przenosimy się do bitwy. Zobaczymy, co nam wylosuje. No, mamy o dziwo bardzo dobre losowanie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No i co mogę tutaj powiedzieć na temat czołgu? Gra mi się dobrze, nie jakoś super, po prostu gra mi się dobrze. No, przede wszystkim na pewno lepiej aniżeli Grantem. To jest duży plus. I bardzo dawno temu grałem Shermanem amerykańskim, a to są bardzo podobne pojazdy. Powiem tyle, że tak jakby, nie wiem, czy jest to jakaś kwestia mojego doświadczenia w tej grze, czy po prostu kwestia samego czołgu, ale tym czołgiem jakby grało mi się lepiej aniżeli amerykańską wersją. Też warto zwrócić uwagę, że ten pojazd ma taki prosty ten kadłub, to znaczy boki lewa, prawa, nie ma on zaokrąglonych i może też przez to więcej pocisków rykoszetuje od pancerza. No, to są takie moje prywatne odczucia. To też widzieliście przed chwilą opuszczenie działa, 10 stopni, rewelacja. I może pojadę sobie do miasta, zobaczymy. Chociaż też w sumie mógłbym pojechać sobie na środek. Wyjechać kawałeczek i można też nawet tym czołgiem zaświecić, bo tak jak mówiłem, dobry zasięg widzenia jest w tym czołgu o dziwo. Tutaj gdzieś na środek spróbuję wyjechać delikatnie, zorientować się, co tutaj jest grane. Co tutaj jest tyle czołgów? No, co do tego czasu skupiania, to trzeba się jednak przyzwyczaić i celność też w wielu przypadkach zawodzi. Ale jednak te pociski w miarę trafiają w cel. Na razie tutaj ładnie sobie robimy damage. Tylko żebym tu kogoś nie trafił zaraz. Dobra. Tu jeszcze jeden. Ma gąskę, ale już troszeczkę jakby tam. Troszeczkę kadłuba wystaje. Dobra, to robimy, co przed chwilą miałem zamiar zrobić. O dziwo, na razie nic. Spróbuję też przejechać tutaj tymi budynkami. O, jest też T67. To jest ten szybki Tedek. Mało opancerzony amerykański. No, zmieniono mu nazwę oczywiście. Dobra, nic tutaj na razie nie ma. Tamtym powinni się nasi tutaj z drużyny zająć. Także pojedziemy w to miejsce. No tutaj zobaczcie, trzeci tier.
Nie wiem, co on tutaj robi. No można takiemu graczowi tylko współczuć. Ładnie ten PZ4H tutaj robi fragi. Spróbujemy. Pewnie będą same rykoszety? Nie. O dziwo. Jest drugi strzał. Jedenaście siedem. Mam lekki niedosyt, jak już tak dobrze idzie. No to my widzimy, no to nie trzeba podpowiadać w G1. Z tej M4, czyli właśnie Sherman amerykański. No. Gdzie jest ta M4? Tutaj. To już ty nie będziesz szkodliwy. Proszę bardzo. O, jeszcze tam w narożniku, zobaczcie. Ostał się ten Churchill trzeci. No i teraz zdobył fraga. Także, no, tak jak mówię, różnica jest kolosalna. Przejście z Granta na tego Shermana trzeciego, no, będziecie mega zadowoleni. W każdym razie gra mi się tym pojazdem dobrze. Zobaczymy, co z tym Churchillem. Ja go mam szansę jako pierwszy wyspotować. O, on tutaj się cofnął. Co ciekawe. No, ale nie we mnie. Bo ktoś tu chyba we mnie strzelił przed chwilką. No, to nie był niestety mój frag. Ale bitwa i tak jest bardzo fajna. Już widziałem, jak szala zwycięstwa się zmniejszała, ale jednak jest fajna wygrana. Kilka tutaj odznaczeń. Wynik 1404. Miałem jedną bitwę lepszą, nawet pod 2000, ale tam była niestety porażka, z tego co tutaj sobie przypominam. Zarobek uszkodzenia zadane swoją pomocą, zarobek jest fajny, bez konta premium. Także tak się przedstawia Sherman III. Myślę, że sobie pojazd ten pozostawia w garażu, powiem wam. Nie mam Shermana amerykańskiego M4, to sobie zostawię tego właśnie Shermana trzeciego. Fajny pojazd, tak jak mówię. Może sobie pojeździć, postrzelać. Polecam, po prostu polecam. No i to chyba w tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.